Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Stoneblock 3. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie kontynuacją projektu i chociaż nie jestem jeszcze pewien, ponieważ mamy parę spraw do załatwienia, na początek od razu wam powiem, że w sumie w tym tygodniu nie za dobrze się czuję. Jestem jakiś taki bardzo zmęczony, nie zawsze jakby reaguję na to, co się dzieje dookoła mnie, więc jeśli macie takie poczucie, to bardzo za to przepraszam. Więc tak, byłem w Netherze tutaj, zrobiłem sobie w ogóle waypointa tutaj mniej więcej chyba, więc jeżeli będziemy chcieli się dostać do Netheru, a potem do Endu, to teraz mamy bardzo, bardzo prostą drogę, ponieważ wystarczy, że po prostu użyjemy naszego tempada do teleportacji. Właściwie mogę to zrobić teraz, żeby wam pokazać. Zaznaczyłem sobie też dungeona, który jest tutaj. Chyba to miejsce znaczyłem, nie jestem pewien. A teraz jeżeli chcemy się dostać do netherowego dungeonu, to wystarczy, że wchodzimy w ten portal i znajdujemy się tuż obok. Tutaj się znajdujemy, przy wejściu do naszego oczywiście tutaj dungeonu. Tu się chyba jeszcze nic nie zrespiło, ale powoli zaczynają się respić tutaj rzeczy. Poeksplorowałem sobie ten dungeon troszeczkę dalej, byłem chyba gdzieś tu i gdzieś tu i gdzieś tam na dół spadłem i gdzieś tam sobie połaziłem. W poszukiwaniu oczywiście czaszek witherowych. I te czaszki witherowe, no tam znalazłem spawner wither szkieletów. I tak sobie pomyślałem... Ojeju, coś stało? Czy ja przypadkiem nie wszedłem w ten portal jeszcze raz? Mam wrażenie, że ten portal się nie zdespawnił tam i wszedłem w niego przez przypadek. To było dziwne. Raczej powinien to być bug. Jeżeli to jeszcze raz się stanie, to przejdę sobie na spectatorze. Ale chciałem wyjaśnić, byłem w ekwipunku aż 39 witherowych czaszek i oczywiście nie zabijałem witherowych szkieletów, które tu są w ogóle. Spawner jest dosłownie tutaj. Wchodzimy tu, tutaj, w dół i jest spawner wither szkieletów. Nie zabiłem prawie żadnego z nich. Zabiłem tam kilka, ale nie dropnąłem mi żadnej czaszki. Poszedłem gdzieś tutaj i znalazłem takie pomieszczenie, gdzie były... beczki. Po jednej stronie było 6 beczek, po drugiej stronie było 6 beczek i był tam różny loot i w tych beczkach były na przykład netherite, ale były tam też przede wszystkim czaszki. Było dużo tych czaszek i zrobiłem sobie jedną gwiazdkę netherową. No, zabiłem oczywiście jednego withera. No i mam teraz 64 gwiazdki witherowe, netherowe raczej. Z Withera oczywiście. Tak, ten portal tam prawdopodobnie cały czas jest, dlatego że te chunki się tam nie ładują. No nic, w takim razie w taki sposób się tam przenieśmy. Dlatego że no to raczej jest bug, więc mam nadzieję, że po prostu wybaczycie mi, że naprawię ten bug w taki sposób. No, inaczej nie mogę tego zrobić, bo nie mam narzędzi do modowania modów, nigdy też nie robiłem i tak dalej. I pomnożyłem sobie oczywiście naszą gwiazdkę za pomocą tej skrzynki, którą zrobiliśmy sobie w poprzednim odcinku. O ile pamiętam, kurczę, teraz się pamiętam, ale ona się chyba nazywa Energy Condenser, tak mi się wydaje. Może się tak nie nazywać, może się tak nazywać, szczerze mówiąc, co kompletnie nie pamiętam. Wygląda na to, że nie wczytały mi się rzeczy poprawnie. No dobra, zaczynałem się już wczytywać powoli. Dobra, mam nadzieję, że się dosyć szybko wczytają. A jeśli się nie wczytają, to chyba jak wcisnę F3 i Q, to mam tutaj podpowiedź, że żeby przeładować chunki, to mogę użyć... Zaraz, czego mogę użyć? F3 plus A. Jeśli to zrobię, to przeładuję chunki i wszystko powinno być teraz bardzo ładnie załadowane. Dobra, w porządku. Muszę pamiętać, żeby może nie otwierać tego portalu, nie wiem, tutaj, czy gdzieś jest mój spawn point, nie wiem, może gdzieś tu będę go otwierał, czy coś takiego. W każdym razie, skoro jesteśmy już w bazie, to mogę wam pokazać tą skrzynkę tutaj. Oczywiście za jej pomocą sobie powieliłem właśnie te netherowe gwiazdki. Ogólnie to stack emeraldów daje nam około stacka netherowych gwiazdek, chyba dokładnie 69 gwiazdek. Hehe, 69 gwiazdek nam daje. Tutaj sobie zrobiłem w ogóle troszeczkę tych compacting drawerów dla większej ilości rzeczy. Tutaj sobie zrobiłem dla diamentowych bloczków, na przykład tutaj dla bloczków szmaragdowych. 3600 bloczków szmaragdowych to jest naprawdę bardzo dużo MC, bo jeden bloczek szmaragdowy ma 147 tysięcy MC, jeden stack ma 9 milionów, więc jeśli jeden ma 150 tysięcy i tu jest ich 3500, to jeśli to pomnożymy, nie podam wam dokładnej wartości, ale to będzie coś koło 520 milionów MC, coś takiego, więc jest to naprawdę naprawdę sporo, a jeżeli zrobimy sobie więcej kurczaków szmaragdowych, to będziemy mieli jeszcze więcej ich.
Więc możemy sobie już powiadać właściwie wszystko, co mamy. Nieważne co, to możemy sobie powiadać. No, mogę sobie, tutaj pewnie jest jakaś pozostałość, więc mogę sobie tu na przykład umieścić kurczaka i go sobie powielić, żeby mieć po prostu więcej jedzonka. I coś, co chciałem powielić, to jest to. Resonant Integral Components. To jest ulepszenie do Thermal Expansion, do maszynek. Najlepsze ulepszenie, o ile pamiętam. Tak mi się wydaje, że nie ma lepszego, chociaż możemy sprawdzić właśnie. Jak to będzie się nazywało? Integral Components. Integral Components. No mamy tylko trzy rodzaje, to jest najmocniejszy rodzaj, więc jeżeli będziemy chcieli ulepszyć nasze maszynki, to możemy wykorzystać to. I to, co ciekawe, ma EMC i to wcale nie aż tak dużo, 46 tysięcy. Więc jeśli włożę to tutaj, to aż 7 udało mi się zrobić i wystarczy, że wrzucę bloczek netherite'u i zrobię kolejne jakieś co? 10, 11, 10 akurat zrobiłem. I mam teraz 18 razy Resonant Integral Components i właściwie mogę to wsadzić do wszystkich maszynek. Wszystkie maszynki mogę w taki sposób ulepszyć. Czy ja mogę włożyć więcej niż jedno? Nie, nie mogę włożyć więcej niż jedno, ale może to i dobrze, bo nie jest to aż takie OP, jakby mogło się wydawać. I mam już jedno tak. Właśnie nie mam chyba. Nie, bo wyciągnąłem stąd, tak? Tutaj wsadziłem jedno poprzednio. I to jest nasz generator na lawę. No i właśnie się zastanawiałem nad zrobieniem transmutation table. W dzisiejszym odcinku niestety nie zrobimy go, bo będziemy musieli przede wszystkim pokonać królową, tam matkę silverfishową, którą pokonuję w endzie, i to 4 razy prawdopodobnie, albo nie 4 razy. Tam była chyba jakaś metoda na automatyzację, ale może pokonamy 4 razy. No zobaczymy w każdym razie, jak jest trudna, ale to nie w dzisiejszym odcinku. Może w następnym, może w jeszcze kolejnym, to jeszcze zobaczymy. Potrzebujemy w każdym razie, no patrzę sobie tu na różne rzeczy, nitrokrystal, to jest coś, co potrzebujemy, tylko że zrobienie 16 nitrokrystali będzie nas kosztowało 20 milionów FE. No to jest dosyć dużo. I ogólnie, no właśnie nie mamy dobrej metody generowania energii w tym momencie. Ale moglibyśmy sobie taką zrobić właśnie tutaj z naszego generatora lawy. Pomyślałem sobie, że skoro już mamy dostęp do i czarnej materii, i czerwonej materii, właściwie jak piszę sobie mater, to powinniśmy mieć obydwie materie, właściwie bardzo fajnie. Więc możemy sobie je tutaj skopiować. Stack netherite'owych bloczków daje nam 29 milionów MC, więc to powinno dać nam nawet, nie wiem, ze stack czarnej czerwonej materii na spokojnie. Tak, dostaliśmy 62 dokładnie. Jeśli umieszczę tutaj czarną materię, to stack emeraldów powinien też dać nam jakiś stack, może troszkę więcej niż stack, więc mamy tego bardzo dużo w tym momencie, więc możemy sobie zacząć robić rzeczy właśnie z projektu E, bo te materie są jednym z takich głównych komponentów tych rzeczy. Więc tak, w ogóle naprawdę dużo rzeczy ma MC. Pomyślałem sobie wszystkie o tych kabelkach, które będę mógł sobie po prostu mnożyć w nieskończoność. To jest takie fajne, to jest bardzo fajne, że będę mógł to robić. Pochodnie będę sobie mógł mnożyć. Hardened glass może się przydać do czegoś. Dosłownie prawie wszystko, może nie, ale dużo rzeczy naprawdę mogę sobie za pomocą EMC mnożyć, co jest ogólnie mega fajne. Właściwie to ja nawet nie będę potrzebował robić sobie kurczaków do wielu rzeczy, ale i tak zrobię raczej tam większość tych potrzebnych kurczaków, dlatego że jest to dużo wygodniejsze, przynajmniej dopóki nie będę miał transmutation table, a od tego dzieli nas, no nie wiem, może z 5 odcinków co najmniej, nie wiem, może więcej, może tylko 5, zobaczymy w każdym razie. Nie wiem, czy te resonant integral komponenty będą jeszcze przydatne właściwie, ale umieszczę je sobie tutaj, póki co przynajmniej tymczasowo, a te czaszki możemy wrzucić sobie tutaj tak, nie wiem, na przyszłość, tak myślę. I gwiazdki też możemy sobie tu wrzucić, to niech jeszcze zostanie, bo może będziemy jeszcze coś mnożyli w dzisiejszym odcinku. Ogólnie. Mamy coś takiego jak Vulcanite Amulet. To jest coś, co może zadziałać jako lawa, jako wiaderko lawy, które jest właściwie nieskończone. Tylko problemem z tym jest, że każda z tych operacji, które są tutaj jakby wymienione, bo możemy albo jakby wystrzelić taki pocisk lawowy, albo wypełniać tam zbiorniki i inne tego typu rzeczy lawą, jak gdyby to było wiaderko lawy. I każda z tych operacji kosztuje nas 32 MC. No i to jest właśnie problem, ponieważ o ile pamiętam, było to pobierane z naszego magazynu w Transmutation Table. Więc
Raczej, żeby tego używać, potrzebowalibyśmy najpierw zrobić Transmutation Table, co byłoby mocno nieciekawe, ale może jeżeli będę w stanie to zrobić i jakoś będziemy pobierać MC w inny sposób, może nie wiem, znajdę jeszcze jakiś inny sposób na to, żeby wypełnić ten magazyn MC, bo są inne sposoby, tylko nie wiem, czy będę mógł je skraftować bez Transmutation Table, to może będziemy mogli tego używać i będziemy mogli tego używać jako nieskończonego wiaderka lawy do naszego generatora, a generator może będziemy mogli też przyspieszyć za pomocą tych dwóch rzeczy, ale jest to sobie skraftujemy za chwilkę. Na początek będę chciał skraftować to. Kosztuje to 6 lawowych jajek, które mamy oczywiście z naszego lawowego kurczaka i 3 czarne materie, ale mnie wkurzasz, owco. Ty zginiesz, bo jesteś brzydka, bo jesteś czarna, a mi się czarna nie podoba, więc nie lubię ciebie. Dobra. Mamy ten wulkaniczny amulet, tak on się tak nazywa, wulkanitowy amulet raczej, i sprawdźmy, czy jestem w stanie wypełnić cauldron za pomocą niego. No właśnie, nie jestem w stanie, bo mam zerowe EMC obecnie. Dobra, to sobie przejrzę Maupa Project i wam powiem, czy znalazłem coś, co mogłoby nam pomóc. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że są dwa sposoby na zrobienie tego. Pierwszym sposobem będzie coś takiego jak Klein Star i one mają kilka poziomów. Pierwszy poziom jest ze skraftowania w taki sposób, więc potrzebuję sobie zrobić 8 Mobius Fuel, czy to będzie 32 alchemicznego węgla, to sobie tutaj umieścimy po prostu i nam powinno zrobić. Oczywiście, no 34, możemy tam zachować tyle tam, może sobie być w naszym systemie, oczywiście przyda się na później, nie będę przynajmniej musiał tego powtarzać. 8 Mobius Fuel, jeszcze oczywiście diamencik jest nam potrzebny. I robimy sobie Klein Star Ein i to jest przedmiot, który po prostu może nam przechowywać MC. Po prostu może w sobie przechowywać MC i wydaje mi się, że do 100 000 MC chyba może pierwszy poziom przechowywać. Jeśli sobie klikniemy, powiem... No tak. Okej, dobra, ten sposób nie będzie działać, bo... Żeby Klein Star Ein pobrało skądś MC, no właśnie, musi pobrać skądś MC. A my nigdzie nie mamy EMC i nie mamy jak włożyć do naszego jakby personalnego systemu EMC, który wyświetla się w Transmutation Table. Dobra, ten sposób nie zadziała, okej, to już wiemy przynajmniej, fajnie. Mamy też drugi sposób, który jest z modyfikacji Extended Exchange, który jest jakby takim raczej rozwinięciem projektu E. Mamy coś takiego jak Energy EMC Link. Jest on do zrobienia w taki sposób, będziemy potrzebować troszeczkę tych DAS-ów sobie zrobić, bo o ile pamiętam, tak, robiliśmy po jednym. Ja sobie je raczej, w ogóle powiedziałem w poprzednim odcinku, fajnie by było, gdyby to miało więcej zastosowań. Dzisiaj ma więcej zastosowań i nie podoba mi się to. No, przepraszam bardzo za takie zachowanie, ale to już sobie zrobię za chwilkę, to robię sobie cięcie krótkie. Tylko wam wyjaśnię, do czego to służy. Ten blok pozwala nam na dodawanie EMC do naszego Transportation Table używając kolektorów, które też są w ogóle z tej modyfikacji i je też sobie potem zrobimy. Tylko, że no jest to dosyć... Musimy te kolektory sobie zrobić. Jest jeszcze drugi poziom, który po prostu pozwala nam wrzucać przedmioty, tylko że ten drugi poziom nie jest dla nas zrobienia, bo potrzebuje energii kondensera drugiego poziomu, a on potrzebuje, nieważne właśnie jakie materiały potrzebuje, tylko ważne jest to, że potrzebuje 15 milionów energii, której raczej nie mamy i raczej nie zrobimy, przynajmniej zbyt szybko. Więc robimy sobie te kolektory okazuje się, że nie są jakieś takie też mega trudne, ale chyba też potrzebują tego, więc ja sobie zrobię po jednym i sobie je tutaj pomnożę w naszej oczywiście skrzynce, właściwie zrobię to teraz. Dobra, mam 49 low covalence za 137 medium i 42 high, w ogóle ten jest naprawdę dużo ma EMC, musiałem zużyć aż 2 bloki szmaragdów. Tak dużo musiałem tych szmaragdów zużyć, żeby zrobić sobie 42 tego high covalence dustu, prawda? No w każdym razie teraz jesteśmy sobie w stanie zrobić ten energy EMC link. No i mamy go sobie tutaj. Teraz musimy zrobić te kolektory. I teraz tak, jedna taka operacja, która tutaj jest wymieniona, czyli to jedno wiaderko jakby powiedzmy sobie, 32 EMC kosztuje. No jest to dosyć sporo jak na te kolektory, bo jeżeli możecie zobaczyć sobie, to pierwszy... Oj, chyba nie tak chciałem to zrobić, chyba tak, o. Pierwszy poziom tego kolektora generuje tylko 4
na sekundę, nawet nie na tik, tylko 4 na sekundę, no nie chcę raczej pierwszego poziomu używać, raczej będziemy chcieli sobie zrobić poziom 5, który generuje aż 640 na sekundę. Jest to raczej wystarczająco, bo będzie to dosłownie wiaderko na tik. A wiaderko na tik myślę, że będzie zdecydowanie wystarczające, to też możemy sobie odznaczyć. Zanim to zrobimy właściwie, możemy sobie zrobić Life Stone, który jest właściwie bardzo fajną rzeczą. Jeżeli damy sobie go prawdopodobnie na jako naszyjnik, to będzie nam on regenerował jedzenie i serca. Będzie nam regenerował 2 serduszka na sekundę i dwie te szyneczki tutaj na sekundę. Będzie nam regenerował połówkę co 1/4 sekundy każdej z tych. To razem jest po dwa jakby serduszka i dwie szyneczki na sekundę, więc jest to coś bardzo fajnego. Nie będziemy musieli się w ogóle już martwić o głód głównie, na tym się skupiam, ale to, że będzie nam regenerował zdrowie, to też jest myślę, że bardzo fajne, bo sprawia, że praktycznie będziemy no nieśmiertelni od ataków, które zadają mało obrażeń, ale są częste, tak myślę. Czyli na przykład tam w Netherze nie będę już musiał się o to martwić i tak dalej. I mam nadzieję, że to właśnie w taki sposób działa, prawda? Weźmy do lawy. No proszę, nie mogę do lawy wejść. Ciekawe czemu, czyżby to przez to? Się zastanawiam, czy jak wywalę to. O, to otrzymuję obrażenia rzeczywiście. Jak zdejmę może, nie wiem, klatę, jak zdejmę spodnie, to zaczynam otrzymywać obrażenia. I teraz, czy to regeneruje moje zdrowie? Chwileczkę. Okej, z tego co widzę, nie regeneruje to mojego zdrowia. I chyba nie regeneruje to też mojego najedzenia. Okej, czyli to tak nie działa jak Reaper Talisman. Ale możemy sobie to wstawić na piedestał i przynajmniej w domku nie będziemy musieli się martwić o głód, co myślę, że jest całkiem fajne, przynajmniej w tym miejscu. A myślę, że to będzie takie OP, że nie będziemy w ogóle musieli się martwić o zdrowie. No ale dobra, no to zróbmy to sobie w takim razie, zróbmy sobie ten piedestał, bo piedestał nie jest właściwie trudny do zrobienia, on potrzebuje tylko 20 czarnej materii, bo to potrzebuje czarnej materii i 4 czerwone materie. Chociaż jeżeli będziemy chcieli sobie zrobić dużo piedestałów, to może właściwie wiem, jak będziemy mogli sobie zrobić dużo piedestałów. Przecież piedestał jest zrobiony w pełni z rzeczy, które wymagają NC. Więc możemy sobie po prostu piedestał powielić w tej skrzyneczce. No przecież, oczywiste. Dobra, możemy sobie to stawić na przykład tutaj. To w ogóle generuje troszkę światła. I tutaj, jeżeli stawimy sobie właśnie ten Lifestone i uruchomimy to, to no, regeneruje nam zdrowie i żywność, więc jest to bardzo fajne. Dobra, co my chcieliśmy tam dalej zrobić? Dobra, to zrobiliśmy. Chcieliśmy zrobić Energy Collector, tak? Tak mi się wydaje, chyba. Chcieliśmy już zrobić kolektor, czy coś jeszcze chcieliśmy robić? Chyba chcieliśmy zrobić kolektor. Dobra, potrzebujemy w każdym razie cały blok Eternalis Fuel. Nie wiem, czy mamy jakieś Eternalis Fuel, chyba nie. Dużo to w ogóle wpisałem? Czekajcie, to się od AE zaczyna, prawda? Tak mi się wydaje. A Eternalis, tak się to pisze. No więc tak, zgadza się. Dobra, no to będę sobie potrzebował zrobić troszeczkę Mobius Fuel. Dobra, możemy sobie zrobić blok Eternalis Fuel. W ogóle to jest bardzo, bardzo, bardzo wydajne paliwo. Jeżeli nie widzieliście może Stone Bloka 2, to używaliśmy tam bloków Eternalis jako paliwo. To się chyba pali przez ponad 1 000 000 tików czy coś takiego. Dla porównania to się pali przez... Właściwie nie wiem przez ile to się pali, nie wiem czy my to zobaczymy tutaj. Ale to się pali no przez dużo, dużo, dużo krócej, nie? Chyba 64 razy krócej by się paliło. Więc ogólnie przy normalnej prędkości pieca taki blok starcza na około jakieś, nie wiem, 6 godzin palenia się pieca, coś takiego, więc to bardzo dużo. A nie jest to takie drogie, jak możecie zobaczyć oczywiście w EMC. Kosztuje to połowę bloku emeraldu, więc naprawdę nie jest to zbyt drogie. Właściwie tych bloków będziemy potrzebowali troszkę więcej. Samego Eternalis raczej będziemy potrzebowali troszeczkę więcej. Więc ja sobie tych bloszków póki co zrobię trochę sporo. To i potem, no, mogę od razu sobie rozmienić to na Eternalis. Część mogę tutaj wrzucić wraz z tym. Dobra, to może sobie tutaj zostać. Dobrze. Mam tę pierwszą rzecz do tego kolektora. Drugą rzeczą będzie glowstone, który mamy. Szkło i furnace. No dobra, to wszystko chyba powinno być już. W takim razie będziemy w stanie zrobić sobie ten basic kolektor. Naprawdę jedyna rzecz, której nie mam, to piec.
Wow, niezwykłe. Najprostsza chyba z rzeczy do zrobienia i jej nie mam. Jak żałosne jest to, bardzo jest to żałosne. No dobra, w każdym razie, teraz wystarczy tylko zrobić sobie, położyć sobie obok tego kolektora czarną materię i już zdobywamy kolektor, który generuje nie 4 na sekundę, a 12 na sekundę, więc bardzo dużo. W ogóle jest napisane, że jest przyjazny TPS-om serwerowym, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo ogólnie na przykład na Stonebloku 2 czy na innych modpackach, które zawierały starszy Project E, piedestały na przykład były bardzo nieprzyjazne TPS-om i ogólnie rzeczy z Projectu E są bardzo nieprzyjazne TPS-om, więc jeżeli tutaj mamy rzecz z Extended Exchange, która nam mówi, że jest przyjazna TPS-om, to bardzo fajnie, bo jest to jakby spore usprawnienie względem przynajmniej starego Projectu E. No dobrze, zróbmy sobie MK2, czyli jakby drugi tier, drugi poziom tego. Teraz kolejny poziom, to jest oczywiście czerwona materia i tutaj mamy 40 EMC na sekundę. To jest już coś, ale będę chciał pójść o krok dalej. Teraz zaczynają się, jak wpiszemy sobie mapa Extended Exchange, a jak możecie zobaczyć, jest tu naprawdę sporo różnych rodzajów materii. Aż dochodzimy do Fading Matter, które ma 261 miliardów EMC. Spokojnie dojdziemy do tego punktu. Ale póki co zajmiemy się tymi pierwszymi dwoma tierami. Ponieważ jeżeli chcemy sobie zrobić Magenta Matter, no to właśnie musimy sobie zrobić 6 Eternized Fuel i 3 czerwone materie. Jest to przepis analogiczny do przepisu na czerwoną materię, bo po prostu zamiast czerwonej materii w środku mamy czarną materię. A czarną materię tak skryptujemy. Aha, myślałem, że też analogicznie. Ale jest to analogiczne do sposobu tworzenia czerwonej materii i tutaj potrzebuję trochę więcej właśnie Eternalis, dlatego że będziemy chcieli sobie zrobić 4 właściwie takie Magenta Matter. Magenta to był, tak? Magenta. Jeden pójdzie oczywiście do naszego kolektora, który teraz będzie nie 40, a 160 generował, więc jest to już naprawdę sporo. I teraz jeżeli chcemy sobie zrobić Pink Matter, to jeszcze potrzebujemy 3 Magenta Matter. I w taki sposób zdobywamy Pink Matter. No i każdy kolejny tier właśnie w taki sposób działa. 3 Pink Matter daje nam 1 Purple Matter, 3 Purple Matter daje nam 1 Violet Matter i tak przez wszystkie poziomy aż do Fading Matter, gdzie 3 White Matter dają nam 1 Fading Matter. I tak samo jest z tymi kolektorami, tutaj Compressed Energy Collector, to nie wiem co to jest też, może to być ciekawe, a nie wiem. Najwidoczniej możemy je kompresować, co ciekawe, ciekawe jak to będzie działało. No, zobaczymy w przyszłości w każdym razie. Póki co zajmujemy się tym, że mamy Pink Matter i mamy również nasz kolektor 5 poziomu, który nam generuje 640 EMC na sekundę i teraz, no, powinienem wstawić tutaj te schody właściwie. Teraz, nie wiem, połóżmy sobie to może tutaj, a to tutaj, nie mam pojęcia właściwie. Czy możemy do tego wejść jakkolwiek? Wydaje mi się, że nie za bardzo. O, tutaj nam się pojawia w lewym górnym rogu. O, spadłem. Przestrzeniam się, że gdzieś głęboko spadłem. To jest trauma po tym, jak wpadłem tam w Netherze do bardzo ciemnego miejsca, gdzie było bardzo, bardzo dużo potworów i miałem 4 serduszka w pewnym momencie. Teraz wyświetla nam się nasze EMC w lewym górnym rogu i jest ono naprawdę spore i jest ono, że rośnie w dosyć szybkim tempie, ale jest to stałe tempo oczywiście. Teraz co ja tutaj kliknąłem, żeby je zobaczyć? Czy ja z shiftem coś kliknąłem? Nie wiem, chciałbym to wyłączyć, bo właściwie to nie potrzebujemy tego w tym momencie, ale może zostać, bo raczej nikomu nie przeszkadza. No dobrze, to w takim razie teraz powinniśmy być w stanie wypełniać rzeczy za pomocą lawy, używając naszego amuletu. Spróbujmy. Tak jest! Możemy generować lawę potencjalnie w nieskończoność za pomocą naszego amuletu. Czy możemy również wypełniać Magmatic Dynamo, tak? Tak jest! Wspaniale! Przejdźmy do kroku drugiego. Skoro mamy piedestał, a nawet 5 piedestałów, no może sobie być te 5 piedestałów, możemy zabrać się za drugą rzecz, czyli ten zegarek. Ten zegarek, jeżeli postawimy go na piedestale, daje 18 bonusowych tików po bliskim blokom co tik. Co to oznacza? Załóżmy, że mamy piecyk, który przepala raz na 10 sekund przedmiot. Będzie działał pod wpływem tego piedestału 19 razy szybciej, czyli będzie przepalał no prawie 2 przedmioty na sekundę. Jest to niezwykle OP. Używałem tego na każdym modpacku, na którym mogłem. Właściwie najczęściej przyspieszałem kurczaki,
po pierwsze, do generowania jeszcze większej ilości MC, na przykład na Stonebloku 2, jak pamiętacie, oraz do pieca do stali z Blast Furnace z Immersive Engineering, bo naprawdę bardzo, bardzo długo działa i działało to na niego, więc to przyspieszało mega to, więc było to bardzo fajne. A teraz przyspieszony jest sobie nasz generator i mam nadzieję, że będzie on po prostu zużywał 20 razy więcej lawy i 20 razy więcej energii będzie produkował nam na tick. Bo obecnie ile on tam nam produkuje na tick tej energii? Jesteśmy w stanie to gdzieś stąd odczytać? Czy tutaj gdzieś... 160 RF-ów na tick. Przyspieszony powinien generować ile tam? No 3200 minus 160. 3040 RF-ów na tick. To jest 60 000 RF-ów na sekundę. Jest to sporo, musicie przyznać. I na pewno przyspieszy nam to niektóre rzeczy. Więc zróbmy sobie ten zegarek. Potrzebujemy najpierw zegarek, potem zwykły zegarek, potem potrzebujemy blok czarnej materii. Potem potrzebujemy glowstone i obsidian. Zaraz, co to jest? Jakieś... 6 razy muszę to zrobić? Nie wierzę, naprawdę? No dobra, no to zobaczymy, czy muszę to zrobić 6 razy. No oczywiście nie będę was zamęczał robieniem tego 6 razy, tylko sam już sobie to sprawdzę. Ale no, sprawdzę to sobie, nie? Dobra, co tam jeszcze? Glowstone powinniśmy mieć w bloczkach. No i oczywiście jeszcze obsidian 6 razy. Idziemy zobaczyć, czy rzeczywiście muszę to zrobić 6 razy. W ogóle tutaj... Nie pamiętam już, jak to działało. A to nie działało tak, że mogę sobie po prostu w taki sposób to zrobić. W sensie, no odejmij to na chwilę. Masz, ty masz Dark Matter Block. Właściwie, dobra, mogę... Tak będziemy chcieli to zrobić. Dobra, dobra. Teraz tak, tutaj będzie szedł Glowstone, a tutaj Obsidian. No i tak, zegarek, pyk. Okej. I mamy niedokończony. Okej. Tak, rzeczywiście 18 razy muszę zrobić jakąś akcję z tego, co mi tutaj pokazuje. I mamy teraz incomplete watch, czyli muszę jeszcze 15 tych czynności zrobić. Dobra, no to ja sobie to szybciutko zrobię. Ostatni obsidian, aplikujemy i dostaliśmy Watch of Flowing Time. I mieliśmy nawet na to questa, co ciekawe. Gdzie ten quest był niby? Co, w Mists? Tutaj był ten quest? Nie. To gdzie był? Mamy tutaj Project i w ogóle zakładka, to nawet nie wiedziałem o tym. Co ciekawe. O, tutaj mieliśmy to zrobić tutaj, dopiero po zrobieniu zwykłego Energy Collectora. Dobra, zajmiemy się może tym troszeczkę później, bo wydaje mi się, że te Energy Collectory z Extended Exchange wydają się takie bardziej przystępne. Nie wiem, może nie, nie wiem, nie znam się za bardzo na tym. Dobra, teraz jeżeli postawimy ciebie tutaj, wypełnijmy cię lawą, to po pierwsze. Ile ty przyjmiesz lawy? Tyle. Teraz jeżeli postawię tutaj ten zegarek, to powinno to bardzo szybko działać. I bardzo szybko działa i bardzo szybko nasz obwód wypełnia się energią. Więc teraz myślę, że nawet niedużym problemem będzie zrobienie tych nitrokryształów, które potrzebują 20 milionów FE. Nawet zrobienie tego Energy Collectora poziomu drugiego, który też potrzebuje 15 milionów FE, raczej nie będzie problemem. Tylko wystarczy tutaj stać i wypełniać to lawą. Właściwie co ja mógłbym zrobić, to mógłbym tutaj dać po prostu jakiś najzwyklejszy w świecie tank, chociażby taki jak ten Jumbo Tank z tamtego Mob Grinding Cuties, prawda? Jumbo Tank, tak to się nazywało, prawda? To spróbujmy sobie zrobić takie jedno. O, muszę zrobić 4 Singularity tanki najpierw. No dobrze, zróbmy sobie. I teraz zrobię sobie takie coś. Czy mam jakieś rurki? Nie mam niestety rurek. Pipe. Pipe z mechanizmu. Będę musiał sobie najpierw zrobić to. No dobra, zróbmy sobie. I teraz tak. Pyk. Pyk. I pyk. Robię tylko 8, bo sobie zaraz powielę bez problemu tutaj. No to jest takie teraz wygodne, nie? Mogę sobie tyle tego teraz zrobić. Dobra, i to też trafi do naszego ekwipunku. No i teraz tak. Tutaj wstawiam ciebie. Tutaj wstawiam Jumbo Tank. Użyjemy naszego konfiguratora, żeby tutaj wpychało, tutaj wyciągało. No i weźmy nasz amulet. Tu jest nasz amulet. I teraz wypełnijmy tego tanka. I zobaczymy. A, muszę... Co? O, coś jest... Halo! Ojej, coś... Co? Stop, stój lawo.
Co tu się stało niby? What? Czemu tak się stało? Nie mogę, mogę zablokować rurką płynącą lawę, ale nie mogę stojącej. Troszkę bez sensu. No dobra. Nie, usłyszałem właściwie dźwięk, który by... Co tu się w ogóle... Co tu się stało w ogóle? Tu jest rurka. A, dobra. No, niestety spłonęła w tym momencie. Usłyszałem jakby przemianę taką, jaka zachodzi przy transformacji... znaczy dźwięk raczej, właśnie taki, jaki jest wydawany przez kamień filozoficzny przy transformacji jakiejś rzeczy, więc możliwe, że po prostu ten wulkaniczny amulet jakby zrobił transformację kamienia w lawę? Nie wiem, jak to działało, ale chciałem wypełniać po prostu to. Nie wiem, czemu to się nie zaczęło wypełniać po prostu. No i teraz... A, bo ta rurka trochę przyjmie, zanim zacznie się nasz tank napełniać. Kurde, dobrze. Nie miałem akurat żadnego innego tanka, bo mogłoby się to źle skończyć. Chociaż nie, no jak mamy jeden, to nie, bo przez przypadek przyjechałem na różdżkę naszą budowniczą. I tak jest, jesteśmy w stanie tutaj sobie naładować troszeczkę lawy. No to co, ja myślę, że autoklikera sobie odpalę, jak już zacznę tutaj rzeczywiście siedzieć. No bo teraz to już będę z wami kończył tutaj. Będę kończył odcinek, będę się z wami żegnał. Póki co jest generowana lawa w tempie dosyć szybkim. Można tutaj oczywiście też postawić więcej generatorów i myślę, że to też zrobię. Postawię tu po prostu więcej generatorów i tyle. I możliwe, że będą nawet zjadały mi lawę szybciej niż będę w stanie ją produkować. Ale to będzie bardzo fajnie, bo będą generowały naprawdę duże ilości energii. Jak możesz zobaczyć, już 8 milionów energii zostało wygenerowane, więc jest to naprawdę sporo. Dobra, zrobiłem tutaj 5 takich generatorów. Tymczasowo je wyłączyłem, bo chciałem rozwalić ten piedestał, ale zapomniałem, że on jest z czarnej materii, więc nie rozwalę go tym kill-offem. Muszę sobie zrobić kill-off z czarnej materii, niestety. One powinny teraz naprawdę szybko działać. Tu potem wstawię tutaj 6 ewentualnie, jak już zdobędę kill-off z czarnej materii. Uruchamiam, uwaga, i jak szybko tutaj schodzi lawa. Bardzo szybko, ale nadal jestem w stanie ją generować. Znika jednak w tempie... No, dosyć szybkim. Jakieś 3-4 wiaderka na sekundę, coś takiego. Właściwie można to łatwo policzyć, jeżeli komuś z was by się chciało. No to możecie napisać ewentualnie w komentarzu, jeżeli byście chcieli. Ale wątpię, że komuś z was by się chciało. Mi by się w sumie chciało, ale nie chcę przedłużać, więc nie będę tego robić. Ale jak szybko energia się generuje. 1 milion FS zdobywamy w jakieś... No, 4 sekundy wystarczą, żeby mieć 1 milion FE. Więc zdobycie wystarczającej liczby, żeby zrobić tamtą reakcję nitrokryształów, czyli tam 20 milionów FE, zajmie mi około minuty. Minutę z kawałkiem, minutę 20 sekund około. Więc jest to naprawdę, naprawdę szybkie. Dobra, ja to tu zostałem. W ogóle tu jest 640 wiaderek lawy w tych rurkach samych. Więc troszeczkę się już naklikałem, żeby to ładnie wyglądało, że z tego tanku jakby się zużywa. No cóż, ja się póki co z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie całego materiału. Muszę trochę teraz posprzątać mój ekwipunek, więc zrobię to. W następnym odcinku może udamy się do tam matki Silverfishów, ale najpierw zanim to zrobię, będę sobie chciał zrobić z Projectu E rzeczy, które pozwalają nam niszczyć teren. I to jest albo to, albo to, albo to. I nie pamiętam które, nie pamiętam też jak się tego używało. Więc ja sobie to wypróbuję. I zobaczymy w następnym odcinku, czy będziemy w stanie dostać się do endu, a w szczególności endowego dungeonu raczej. Będę też musiał przygotować sobie troszeczkę prowiantu, ale teraz z moim tutaj energy kondenserem raczej nie będzie to za duży problem. Widzimy się za tydzień o 18 na Stone Bloku 3. Trzymajcie się, no i cześć.